Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Kościół katolicki w Polsce. Przed Mieszkiem I zakonnicy benedyktyńscy starali się szczepić w Polsce wiarę chrystusową. Praca ich jednak nie była stałą. Dopiero od roku 966, gdy Mieszko I przyjął chrzest, rozpoczęło się bez przerwy nawracanie ludu polskiego. Wielkie zasługi dla rozszerzenia wiary położył Bolesław Chrobry. Założył on arcybiskupstwo w Gnieźnie i biskupstwa krakowskie, wrocławskie i kołobrzeskie. Za jego rządów żyli w Polsce święty Wojciech, święci pustelnicy Jan, Benedykt, Izaak, Mateusz i Krystyn, święty Jędrzej Żurawiek, Mieczysław II budował kościoły i założył biskupstwo, prawdopodobnie w Kruszwicy. Po jego śmierci podniosło pogaństwo głowę, zabijano księży, burzono świątynie. Lecz za Bolesława Śmiałego kościół zwyciężył. Bolesław Krzywousty fundował wiele klasztorów. Nazywano go prawdziwym rycerzem chrześcijańskim. Podział państwa polskiego na księstwa po jego śmierci trwał aż do 1320 roku. W tym czasie żyli święty Jadwiga i Jacek i błogosławieni Wincenty Kadłubek, Bogumił, Czesław, Sadok, Bronisława, Salomea, Kinga i Jolanta. Kazimierz Wielki starał się o nawrócenie Rusi Czerwonej. Pracowali tam franciszkanie i dominikanie i budował kościoły świętej Katarzyny i Bożego Ciała w Krakowie. Władysław Jagiełło przyjął chrzest w 1386 roku, a w rok później Litwa. Wiek XIV i XV wydał świętych Kazimierza i Jana Kantego i błogosławionych Jakuba Strepę, Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli i Władysława z Gielniowa. Za panowania Zygmunta Starego przedostała się z Niemiec do Polski nauka Lutra, przeciwna wierze katolickiej. Zwano ją w Polsce nowinkami. Wprowadzała ona zamieszanie pojęć religijnych i upadek moralności. Jedynie Zygmunt Stary nie pozwolił sprowadzać pism luterańskich do Polski i drukować książek religijnych bez pozwolenia biskupów. Za Zygmunta Augusta przybyli do Polski heretycy, husyci, kalwini i arianie. Potrafili oni pozyskać dla siebie Polaków z pewnych sfer, a król nie przeszkadzał ich niszczycielskiej pracy, dopóki papieski poseł Komendoni nie przedstawił królowi niebezpieczeństwa, jakie stąd dla Polski może wyniknąć. W tym czasie żył święty Stanisław Kostka, którego Pan Bóg powołał jakby na dowód prawdziwości Kościoła katolickiego, wbrew temu, czego uczył Luter i heretycy. Stefan Batory, obejmując tron w Polsce, przyjął katolicyzm i był bardzo wzorowym jego wyznawcą. Za jego panowania żył święty Jozafat Kuncewicz. Jan Kazimierz wygnał arianów z Polski, gdyż w czasie napadów Szwedów na Polskę okazali się zdrajcami ojczyzny. W tym czasie żył błogosławiony Andrzej Bobola. Za Stanisława Poniatowskiego rosyjski poseł w Polsce Repnin wtrącił się w sprawy religijne, a gdy praw kościoła bronili biskupi Sołtek i Załuski, spowodował ich wywiezienie do Kaługi. Konfederacja zaś Barska, którą zawiązał biskup Adam Krasiński przeciw Rosji, nie obroniła kraju. W roku 1795 Polskę wykreślono z mapy Europy.
czasie niewoli Kościół katolicki cierpiał prześladowanie we wszystkich zaborach. Lecz praca duchowieństwa polskiego nad utrzymaniem wiary w Polsce, wierności i przywiązania do ojczyzny nie ustawała ani na chwilę. Dziś, gdy opatrzność Boża wróciła nam wolność i niepodległość, hasłem Kościoła katolickiego w Polsce jest praca na chwałę Boga i dobra ojczyzny.